Od dzisiaj podróżujących koleją obowiązują nowe rozkłady jazdy zarówno tych korzystających z usług przewozów regionalnych, jak i łódzkiej kolei aglomeracyjnej. ŁKA wprowadziła dodatkowo dwa nowe połączenia do Koluszek i Łowicza. Na tych trasach można było przejechać się bezpłatnie. O tym, co zmieniło się i jak te zmiany przyjęli pasażerowie, Magda Komarzeniec. Nowe rozkłady jazdy pociągów, jak to zwykle bywa, jednych cieszą, innym popsuły dzień od samego rana. Ludzie chodzą, zapłacili za bilety, nie wiedzą z którego peronu dokąd, także serdecznie gratulujemy władzom i regionalnym, i kolejowym bałaganu. Zapowiada w Andrzejowie 9.06, 9.18, 9.21, według rozkładu jest 9.27. Do Żyrardowa, no to były te pociągi wszystkie objazd i mijały w ogóle Żyrardów, no i nie miałam połączenia, nie mogłam się tam dostać, więc to było trochę, no teraz jest lepiej, bo przeglądałam ten nowy rozkład. Teraz do Żyrardowa z dworca Łódź-Kaliska można dojechać bezpośrednio. Od dzisiaj 6 pociągów Interregio będzie jeździło z Łodzi do Warszawy codziennie. Dotychczas nie wszystkie kursowały w weekendy. Według zapowiedzi ma się to zmienić czas podróży na tej linii. Godzinę i 50 minut słyszałam. Także nie wiem, no chyba będzie coraz to lepiej. To z dworca Łódź-Kaliska, bo pociąg Łodzianin, który nie zatrzymuje się na wszystkich stacjach, z Widzewa na dworzec Warszawa Centralna ma jechać godzinę i 26 minut. Składy zatrzymujące się na stacjach pośrednich będą jechały około godziny i 40 minut z Widzewa, a około 2 z Łodzi-Kaliskiej. Zmian jest więcej. No najważniejsze, że będzie nowy pociąg do Olsztyna. Będzie odjeżdżać po południu. Nie będzie za to nocnego połączenia Łódź-Jelenia Góra. Od dzisiaj zmienia się także rozkład jazdy łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Łącznie uruchomione zostały 93 połączenia. Nawet między osiedlami teraz jest połączenie, też jest bardzo dobra sprawa. Łódzka kolej aglomeracyjna uruchomiła dwa nowe połączenia, w tym z Łodzi do Łowicza. Bardzo potrzebne, jestem w ogóle fanem tego pomysłu na łódzką kolej aglomeracyjną. Dlaczego? No jest to rodzaj takiego jakby zastępczego metra wokół Łodzi. Na wszystkie strony województwa jest tak, że można sobie zwiedzić, nawet jak się nie ma samochodu. Drugie nowe połączenie to Łódź-Koluszki. Na pewno dużo przyjemniej niż w busie, takim pięknym pociągiem. A taka podróż busem ile czasu zajmuje? Dużo dłużej, bo ja idę do Gołkowa, 15 minut będę jechał koleją, busem 30 minut, połowę mniej czasu, także warto. Do Koluszek można dojeżdżać m.in. z dworca Łódź-Widzew, gdzie pasażerowie mogą korzystać już z dwóch nowoczesnych peronów. Utrudnienia są w remoncie dworca, ale skoro więcej pociągów, to chyba dla każdego pasażera lepiej. Po modernizacji stacji i oddaniu trzeciego peronu dworzec będzie dysponował 10 torami, co zwiększy przepustowość linii.